Czarnek, Trzaskowski nie radzi sobie z problemami stolicy. Przemysław Czarnek, Trzaskowski to najgorszy prezydent w ostatnich latach. Rafał Trzaskowski kompletnie nie radzi sobie z problemami stolicy. Jest najgorszym prezydentem stolicy w ostatnich wielu latach, ocenił poseł PiS Przemysław Czarnek odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Warszawy zmian w budżecie miasta. Prezydent Warszawy przedstawiając w środę propozycję zmian w budżecie miasta zapowiedział przesunięcie szeregu inwestycji w związku z ciężką sytuacją finansową miasta. Przemysław Czarnek pytany o ocenę zapowiedzi prezydenta stolicy ocenił, że Trzaskowski od początku swojej kadencji udowadniał, że absolutnie nie nadaje się na piastowane przez niego stanowisko. Te podwyżki to problem z budżetem miasta stołecznego Warszawy zgłaszany od dawna przez radnych i posłów PiS z Warszawy. Dzisiaj trzeba po prostu te dziury w budżecie miasta Warszawy łatać, zabieraniem pieniędzy mieszkańcom, poprzez podnoszenie cen za opłaty i usługi komunalne, dodał. Prezydent Warszawy przedstawiając w środę propozycję zmian w budżecie miasta zapowiedział przesunięcie szeregu inwestycji w związku z ciężką sytuacją finansową miasta. Poinformował też m.in., że w dłuższej perspektywie możliwa jest podwyżka cen biletów w komunikacji miejskiej, a ponadto, zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami, miasto ma uzależnić wysokość opłat za wywóz śmieci od zużycia wody. Planowany jest system osłonowy dla rodzin wielodzietnych. Czarnek pytany o ocenę zapowiedzi prezydenta stolicy ocenił, że Trzaskowski od początku swojej kadencji udowadniał, że absolutnie nie nadaje się na piastowane przez niego stanowisko. Chyba spodziewał się, że będzie prezydentem Warszawy na chwilkę, albo, że nie zostanie wybrany, bo nie radzi sobie kompletnie z wieloma sprawami, powiedział. Według niego, te podwyżki, które zapowiada, to nic innego, jak problem z budżetem miasta stołecznego Warszawy zgłaszany od dawna przez radnych PiS w Warszawie i posłów PiSu przede wszystkim z Warszawy. Dzisiaj trzeba po prostu te dziury w budżecie miasta Warszawy łatać, zabieraniem pieniędzy mieszkańcom, poprzez podnoszenie cen za opłaty i usługi komunalne, dodał Czarnek. Czytaj też, wrzawa wokół oszczędności i podwyżek Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Poseł PiS przypomniał, że miasto otrzymuje środki finansowe z rządu. Ja już nie mówię o subwencjach, ale mówię o tych zupełnie niespodziewanych środkach, czyli ponad 93 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To są poważne środki, które mogą być przeznaczane na inwestycje samorządowe Warszawy, zaznaczył Czarnek. Według niego, nawet przy tym dodatkowym zasileniu budżetu miasta, prezydent Trzaskowski sobie nie radzi. Rafał Trzaskowski jest najgorszym prezydentem miasta stołecznego Warszawy w historii i zdaje się ostatnich wielu lat, ocenił polityk PiS. Na uwagę, iż prezydent Trzaskowski mówi, że straty miasta wynoszą ponad 1,5 miliardów złotych i te 93 milionów otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, Czarnek odparł, że trzeba dokładnie sprawdzić to, co mówi prezydent Trzaskowski. Znam samorządy w różnych miejscach Polski, w tym tu na wschodzie, i wiem, że w wielu samorządach te środki finansowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych zdecydowanie przewyższały straty finansowe, czyli to, co było prognozowane w budżecie, a co nie spłynęło w tych miesiącach loctownu, powiedział poseł PiS. Jego zdaniem, Warszawa jest jednym z najbogatszych samorządów w Polsce, i racjonalne gospodarowanie środkami mogłoby tutaj wiele pomóc. Pan prezydent sobie z tym po prostu nie radzi, uważa Czarnek. Przedstawiając w środę propozycję zmian w budżecie stolicy Trzaskowski zaznaczył, że czasy dla budżetu wszystkich samorządów są bardzo trudne. Jako powody takiej sytuacji wymienił m.in. rozregulowany rynek gospodarowania odpadami, rosnące w Warszawie tzw. janosikowy podatek solidarnościowy, który bogatsze gminy płacą na rzecz tych biedniejszych, realizację obietnic rządzących za pieniądze samorządów, głównie związanych z obniżkami podatków, a także panującą od kilku miesięcy epidemię koronawirusa. Wśród przykładowych skutków kryzysu społecznego i gospodarczego wywołanego epidemią Trzaskowski wskazał m.in., że, w porównaniu do roku ubiegłego, w 2020 rok,
W dochodach miasta znajdzie się o 202 milionów złotych mniej z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, 233 milionów złotych mniej z podatku PIT, 126 milionów złotych mniej z podatku CIT, a także 80 milionów złotych mniej z opłat za parkowanie w SPPN. Trzaskowski poinformował, że w 2020 rok dochody miasta spadną o 1,5 miliardów złotych. Na inwestycje planowano w tym roku wydać 3,5 miliardów złotych, jednak po korekcie budżetu miasto będzie mogło wydać 3,04 miliardów złotych.